Tak mi dopomóż Bóg. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest najważniejszym człowiekiem na świecie. Jest także najważniejszym celem. Dla wrogów Ameryki. Nie możemy stracić prezydenta. Agenci rozumieją swoją ogromną odpowiedzialność. Dlatego 180 km kwadratowych Waszyngtonu jest polem bitwy. Gdzie ludzie ochraniający głowy państwa wykorzystują zaawansowaną broń i najnowsze zdobycze techniki, aby zapobiec najgorszemu. Tam, gdzie jeden błąd może wywołać światowy kryzys, agenci Secret Service muszą być szybsi, twardsi i sprytniejsi od potencjalnych zamachowców. Nie wystarczą plany A i B, trzeba je mieć aż do Z. Stawką jest bezpieczeństwo wolnego świata. Bez Secret Service prezydent nie przeżyłby poza Białym Domem jednego dnia. Tajniki służb specjalnych na własnej ziemi. Biały Dom jest najlepiej strzeżoną fortecą Ameryki. Strzegąca go Secret Service ma swoją siedzibę zaledwie kilka przecznic dalej. To nasze własne boisko. My tu rządzimy. 1300 agentów, snajperów i strażników to niezła obstawa jak na 7-hektarowy kompleks. Zawsze kiedy wracamy i brama zatrzaskuje się za nami, słychać westchnienie ulgi. Ale zanim prezydent będzie mógł odetchnąć w domu, agenci muszą go tam dostarczyć. Stycznia 2009 roku. Przysięgam strzec Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Rekordowo liczny tłum ogląda zaprzysiężenie Baracka Obamy, pierwszego czarnoskórego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Cała Ameryka wpatrzona jest w prezydenta, ale oczy agentów Secret Service bacznie przepatrują tłum w poszukiwaniu choćby najmniejszej oznaki niebezpieczeństwa. Stres jest olbrzymi. Ale jak na ironię, nie ma się czasu na myślenie o stresie. Były agent Daniel Bongino chronił Obamę przez 2 lata i odegrał kluczową rolę w planowaniu inauguracji. To jak być bejsbolistą w World Series. Jeśli myśli się o tym, jak ważny to mecz, człowiek się stresuje. Nie ma na to czasu. Trzeba robić swoje. Praca zaczęła się 18 miesięcy przed wyborami, kiedy kandydat Obama podsycił emocje swoich zwolenników i wrogów. Tajne służby wkroczyły wcześniej niż kiedykolwiek. Z drugiej strony jeszcze nigdy nie chroniły kogoś o takiej charyzmie. Policja zanotowała 400-procentowy wzrost liczby pogróżek wobec nowego prezydenta. Pewna rasistowska strona internetowa dzień po wyborach zyskała 2000 nowych członków. Za prezydentury Busha Secret Service obawiała się głównie terrorystów. Za Obamy samotnego strzelca, motywowanego nienawiścią rasową. Tuż przed inauguracją atmosfera zagrożenia była wręcz namacalna. Proponowano odwołanie uroczystości. Ale 200-letnia amerykańska instytucja nie mogła się ugiąć. Były agent William Albright pracował przy 6 prezydenckich inauguracjach. Moglibyśmy po prostu ogrodzić obszar w promieniu 6 przecznic od Białego Domu. Nikt nie wchodzi i nie wychodzi bez naszej wiedzy, ale w Ameryce nie robi się takich rzeczy. Inauguracyjna parada miała powieść prezydenta tradycyjną trasą łączącą Kapitol z Białym Domem. Standardowa trasa to problem, bo wszyscy wiedzą, gdzie będzie prezydent w danym momencie. Spodziewano się 2 milionów widzów, największego tłumu w historii stolicy. Tłumu, w którym według informacji wywiadu mógł czaić się zamachowiec. Kluczowy obszar podzielono na mniejsze, łatwiejsze do kontrolowania strefy. Należałem do grupy osłaniającej paradę. Odpowiadałem za jedną ze stref.
Bongino nadzorował obszar o wielkości 3 boisk piłkarskich. Miał do upilnowania 16 tysięcy widzów w każdym kwartale miasta. Ludzie Bongino przeczesali każdy cal strefy, szukając bomb, broni i potencjalnych kryjówek dla strzelców. Usunięto skrzynki pocztowe, włazy kanałów zaspawano. Agenci zdemontowali nawet klamki w pomieszczeniach z oknami wychodzącymi na trasę parady. Ale Bongino i jego ludzie to tylko ułamek olbrzymiej operacji. W tłum wtopiły się tysiące agentów w cywilu. 8 tysięcy funkcjonariuszy z całego kraju podwoiło liczebność sił policyjnych Waszyngtonu. Do stolicy ściągnięto ponad 12 tysięcy żołnierzy. Dachy obsadzono snajperami. Ich karabiny gwarantowały celność na dystansie prawie kilometra. Ale siła nie wystarczy, by powstrzymać zabójcę. Kluczem jest łączność. Nie bez powodu słuchawka stała się niemal symbolem tajnych służb. To najcenniejsza broń agenta. Kierujący akcją jest jak reżyser filmu, zaś agenci to aktorzy, którzy słuchając na bieżąco jego poleceń, mogą skuteczniej chronić prezydenta, bo zawsze będą we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Reżyser przebywa w centrum dowodzenia, analizując dane wywiadowcze spływające z satelitów, źródeł elektronicznych i otrzymywane od ludzi. Ważne informacje natychmiast trafiają do agentów na ulicach. Jeśli na przykład powie, że podejrzany jest w czerwonej koszulce i dżinsach, ułatwia nam to zadanie. Trzecia 23. Rusza inauguracyjna parada. Rozpoczyna się gra. Przez większą część drogi prezydent Obama i jego rodzina pozdrawiają tłumy zza pancernych szyb nowej prezydenckiej limuzyny zwanej Bestią. Ale naród chce zobaczyć swojego nowego przywódcę. 41 minut po rozpoczęciu parady Obama wysiada z wozu. Jeśli w okolicy czai się zamachowiec, to jest jego chwila. Agenci nie mogą stracić czujności nawet na ułamek sekundy. Każda osoba w tłumie stanowi potencjalne zagrożenie. Agenci muszą chronić nie tylko prezydenta i jego rodzinę, ale też przypadkowe osoby wokół zamachowca. Jeśli nie daj Boże, trzeba strzelać w tłum, to trzeba strzelać celnie i wiedzieć, do kogo się strzela. Celność i odpowiedzialność za każdą wystrzeloną kulę to nasze priorytety. Aby zmniejszyć ryzyko dla osób postronnych, agenci specjalnie używają specjalnej broni, równie precyzyjnej i skutecznej jak oni sami. Ośrodek International Training Incorporated, West Point, w stanie Virginia. Były komandos Ken Good demonstruje, jak potrzeby agencji specjalnych wpłynęły na uzbrojenie. W krytycznych sytuacjach Secret Service może używać broni automatycznej, takiej jak pistolet maszynowy MP5. Jest poręczny, lekki, łatwy do ukrycia i wyjątkowo niezawodny. W przeszłości agenci Secret Service używali wielu różnych pistoletów maszynowych. MP5 zapewnia wyjątkową siłę rażenia. Jednak w gęstym tłumie owa siła rażenia może być poważną przeszkodą. Blok żelu balistycznego pokazuje, co się dzieje w chwili trafienia ludzkiego ciała pociskiem z MP5. W prawdziwej strzelaninie przechodzień przypadkiem stojący za celem zostałby raniony lub zabity. W 2003 roku agenci Secret Service przeszli na małokalibrowe pistolety maszynowe FN-P90. Jak widać, jest to broń o bardzo zwartej konstrukcji, łatwa do ukrycia, zbudowana w układzie bullpup, z zamkiem cofniętym do kolby i wyrzutem łusek na spodzie, dzięki czemu nadaje się dla prawo- i leworęcznych strzelców. P90 ma te same możliwości co jego poprzednik MP5, ale używa zupełnie innej amunicji.
Przyjrzyjcie się tym nabojom. 9-milimetrowy ma cięższy, wolniejszy pocisk z półokrągłym czubkiem. Natomiast nabój 5,7 mm wygląda jak miniaturka naboju karabinowego. Good demonstruje możliwości amunicji kalibru 5,7 mm. Pociski opuszczają lufę z prędkością 2,5 tysiąca km na godzinę. Inaczej niż cięższe pociski kalibru 9 mm, kule SP-90 nie przebijają żelu na wylot. Sprawia to ich specjalna konstrukcja. Pocisk rozpryskuje się w chwili uderzenia, szybciej rozpraszając energię kinetyczną. Teoretycznie P-90 powinien wyeliminować zamachowca, nie raniąc otaczających go ludzi, ale żaden agent nie chciałby tego sprawdzać. Jeśli trzeba wyciągnąć broń w obecności prezydenta, to znaczy, że aparat ochrony nie zadziałał tak, jak powinien. Daniel Bongino jest bliski doprowadzenia prezydenta do celu, ale na otwartej przestrzeni wciąż wiele może się zdarzyć. A to dopiero pierwszy dzień prezydentury. Dzień inauguracji, rok 2009. Nowy prezydent Barack Obama kroczy przez rekordowo liczny tłum. Chroniący go agenci Secret Service wypatrują potencjalnych zamachowców. Obserwują ludzi gotowi do błyskawicznego ataku. Na szczęście tego dnia ich pistolety pozostają w kaburach. O godzinie 16:43 prezydent nareszcie mija bramę Białego Domu. Secret Service może odetchnąć. Tutaj ich podopieczny jest najbezpieczniejszy. Środki obronne Białego Domu należą do jego najpilniej strzeżonych sekretów. Jeśli wierzyć plotkom, jest tam wszystko. Od czytników biometrycznych po rakiety przeciwlotnicze pod trawnikiem. Jego mury i okna były ostrzeliwane. Granice naruszane. Raz nawet spadł na nie samolot. Biały Dom jest prawdziwą twierdzą, ale to dzięki taktyce Secret Service jego mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni. Teren podzielono na 3 strefy ochrony. Kiedy prezydent jest w domu, strefy ochrony są dość oczywiste. Mamy ogrodzenie, które oddziela nas od strefy zewnętrznej, mamy teren posesji stanowiący strefę pośrednią i mamy wnętrze domu, czyli strefę wewnętrzną. Do każdej z tych stref przypisane są konkretne zespoły. W samym jądrze pracuje zespół ochrony osobistej prezydenta, w skrócie PPD, zajmujący się wyłącznie głową państwa. Budynkiem Białego Domu i jego ogrodem opiekuje się zespół szybkiego reagowania, w skrócie ERT. Umundurowani agenci Secret Service pilnują zewnętrznej strefy razem z policjantami. Sprawdzają dachy, szukając snajperów i patrolują ulice z psami. Są zawsze gotowi do błyskawicznej akcji. Kolejne poziomy ochrony są jak łupiny cebuli. Uważa się, że Białego Domu pilnuje co najmniej 100 uzbrojonych po zęby agentów w mundurach, ale ich prawdziwa liczba jest utajniona. To bardzo wrażliwe dane. Ochrona Białego Domu nieustannie poddawana jest próbom. 29 października 1994 roku. Odgłosy strzałów od południowej strony Białego Domu. Uzbrojony w karabin samopowtarzalny, Francisco Duran oddał 29 strzałów. Reakcja Secret Service jest natychmiastowa. Wewnątrz Białego Domu agenci PPD chronią prezydenta Billa Clintona.
Ważne jest stworzenie jak największego dystansu pomiędzy zamachowcem a jego celem. Naszym zadaniem jest osłonięcie prezydenta i usunięcie go z linii ognia. Po to są te łupiny cebuli, o których wspominałem. Rozbrojeniem napastnika zajmują się inni, ci, którzy są blisko niego. Agenci wkraczają do akcji. Snajperzy trzymają zamachowca na muszce, ale nim padł rozkaz otwarcia ognia, Duran zostaje ujęty. Umundurowani funkcjonariusze odprowadzają go do aresztu. Dzisiejszy atak na Biały Dom dowodzi, że żadne środki bezpieczeństwa nie są stuprocentowo pewne. Od czasu ataku Durana w Białym Domu wprowadzono 11 nowych środków bezpieczeństwa. Ale bez względu na liczbę zabezpieczeń ludzie nie przestają próbować. 2 sierpnia 2011 roku. James Crudup przeskakuje płot przed kamerami telewizji. Agenci ochrony właśnie wybiegli z Białego Domu. Ktoś przeszedł przez ogrodzenie. W środkowej strefie bezpieczeństwa na intruza czeka zespół szybkiego reagowania. To oddział paramilitarny, szalenie skuteczny. Oprócz broni maszynowej i krótkiej, ERT ma na wyposażeniu prawdziwie inteligentne środki bojowe. W ośrodku szkolenia psów w Oliverhurst w Kalifornii trener Greg Tony demonstruje, jak cenna może być pomoc psa przy obezwładnieniu intruza. Nazywam się Greg Tony, szkole psy dla 9 agencji. Tony uczył się fachu od trenera z Secret Service, wie, czego oczekują od psa. Secret Service lubi owczarki Malinua ze względu na ich charakter. Potrzebują psów, które nie boją się wystrzałów i mają instynkt myśliwski. Tak jak agenci Secret Service, Malinua jest szybki, skuteczny i groźny. Nacisk jego szczęk przekracza 14 kg na centymetr kwadratowy. Taki pies może posłużyć na przykład do szybkiego obezwładnienia intruza, który przeskoczył przez ogrodzenie. Malinua osiąga 40 km na godzinę, więc zwykle jest szybszy od ściganego. To ćwiczenie pokazuje, co czeka intruza. To profesjonalny francuski strój ochronny. Zęby psa nie powinny go przebić, ale nacisk szczęk jest wyczuwalny, zapewniam. Komendy wydaje się po niderlandzku. Stellen oznacza bierz go. Rzuć broń, bo puszczę psa. Pies nie jest świadomy zagrożenia, nie boi się broni w ręce ściganego. Dzięki temu nie traci koncentracji. Na swój sposób jest żołnierzem doskonałym. Owczarki Malinua stanowią pierwszą linię obrony w środkowej strefie bezpieczeństwa Białego Domu. Pies wgryza się w nogę, dając funkcjonariuszom czas na dobiegnięcie i zakucie intruza w kajdanki. Puści dopiero na komendę. Psy pilnują terenu, natomiast wewnętrzną strefę bezpieczeństwa, dom prezydenta, chroni pomysłowość agentów Secret Service. Od 11 września wstęp do Białego Domu jest ograniczony. Nieważne, kim jesteś, jeżeli nazwiska widniejącego w twoim dowodzie nie ma w systemie, nie wejdziesz do środka. Nikt nie wejdzie do Białego Domu, jeżeli agenci ochrony nie mają absolutnej pewności, że może tam być. Agenci obserwują każdy strategiczny punkt 5000 metrów kwadratowych Białego Domu. Jednak nawet jeśli zdarzy się rzecz niemożliwa, i intruz wtargnie aż tutaj. Wszędzie są przyciski alarmowe, ukryte w podłogach, ścianach, nawet w szufladach. Jedno naciśnięcie i Secret Service zareaguje w mgnieniu oka. Ale 3 strefy to za mało, by zapewnić bezpieczeństwo głowie państwa. W wypadku ataku jądrowego, chemicznego lub biologicznego prezydent może być sprowadzony 6 pięter niżej do hermetycznego schronu pod wschodnim skrzydłem. Zbudowany dla Roosevelta w 1942 roku jako konwencjonalny schron przeciwbombowy, miał zapewnić 200 osobom 48-godzinny zapas powietrza. Ściany i strop wykonano z metrowej warstwy betonu i stali.
Podobno ostatnio schron został wzmocniony i jest w stanie znieść bezpośredni atak jądrowy na Waszyngton. Do schronu ma wstęp tylko prezydent i osoby z jego najbliższego otoczenia. Agenci wiedzą, że jeśli wydarzy się najgorsze, będą musieli porzucić swoje rodziny. W Secret Service praca jest najważniejsza. Ale ochrona prezydenta w jego domu to najłatwiejsze zadanie Secret Service. Poza Białym Domem agenci przechodzą w tryb wzmożonej uwagi. Ryzyko jest większe, a jedna pomyłka może doprowadzić do katastrofy. Biały Dom to najbezpieczniejszy budynek w Ameryce, ale prezydent nie może tkwić w nim przez cały czas. Najprościej byłoby otoczyć prezydenta nieprzeniknionym kokonem i nigdy nie wystawiać go na niebezpieczeństwo. Ale wtedy nie byłby prezydentem, nie mógłby słuchać swoich wyborców. Agenci Secret Service robią wszystko, co w ich mocy, by zachować prezydenta przy życiu. Kluczem jest staranne planowanie. Zawsze, kiedy prezydent występuje publicznie, w pobliżu może czaić się zamachowiec. Nawet dysponując najnowocześniejszą techniką, nie sposób zagwarantować, że nikt spośród widzów nie stanowi zagrożenia. Dla agentów ochrona prezydenta jest potencjalną misją bojową. Napięcie sięga zenitu. Stoisz obok prezydenta, uzbrojony, i myślisz: nie on, nie dzisiaj, po moim trupie. I lepiej, żebyś był na to gotowy. Podczas podróży poza Biały Dom Secret Service stosuje zasadę rombu. Zwykle wiadomo, na jakim lotnisku wyląduje prezydent i dokąd stamtąd pojedzie. Nie wiadomo tylko, którędy. Punkt A jest wierzchołkiem rombu. Dalej romb się rozszerza, a potem znowu zbiega do punktu B. Potencjalny atak jest najbardziej prawdopodobny w punktach A i B, ponieważ zamachowiec doskonale zna ich lokalizację. Nieustanne zmiany trasy prezydenckich konwojów czynią środek rombu bezpieczniejszą strefą. Dlatego agenci mogą skoncentrować zasoby przy jego wierzchołkach. Nie wiesz, którędy pojedzie, a my ci nie powiemy. Siła ochrony rośnie wykładniczo w miarę zbliżania się do wierzchołków rombu. Obsada jest liczniejsza niż w połowie trasy, bo tam nigdy nic nie wiadomo. Secret Service jak ognia unika regularności, dlatego nieustannie zmienia trasy konwojów, nawet tych wożących prezydenta po Waszyngtonie. Nawet na krótkich trasach w granicach miasta prezydent podróżuje w konwoju. Kolumnie specjalnych samochodów wyładowanych uzbrojonymi po zęby agentami i nowoczesną techniką. Skład kolumny zależy od szacowanego zagrożenia. Konwój może składać się z ponad 30 pojazdów, ale zawsze zaczyna się od wozu trasowego, sprawdzającego drogę na 5 minut przed główną kolumną. Pilot wyprzedza prezydenta o minutę. Wóz prowadzący prowadzi główną kolumnę. Za nim podąża wóz prezydenta, zwany dyliżansem. Furgon z agentami Secret Service jedzie tuż za wabikiem, często wioziącym VIP-ów. Pędziwiatr to wóz łączności. Pozostałe samochody wiozą personel wsparcia, w tym wojsko i lekarza. Oto prezydencka limuzyna jadąca w środku kolumny, ale czy na pewno? Do każdego konwoju dołącza wabik, samochód nieróżniący się niczym od bestii. W którym aucie siedzi prezydent? Tylko Secret Service wie to na pewno. Nie bez powodu są to tajne służby. Środkową strefę konwoju ubezpiecza Hawkeye Renegade, samochód przewożący dobrze uzbrojonych żołnierzy CAT, zespołu odparcia ataku. Jeżeli prezydent wpadnie w zasadzkę, CAT wywalczy mu drogę ucieczki. William Albrecht był jednym z założycieli jednostki. W 1979 wybrano 5 agentów,
Dano im Uzi, wsadzono do kombiaka z 76 roku i dołączono do kolumny jako zabezpieczenie siłowe. Pomysł był dobry, ale wówczas nie był to zespół, nie było współdziałania. Dziś CAT to komandosi prezydenckiego konwoju. W razie ataku żołnierze CAT błyskawicznie zajęliby stanowiska i otworzyli ogień osłonowy, umożliwiając kolumnie ucieczkę. Po 11 września do konwoju dołączył wóz zagłuszania łączności, nielubiany przez publiczność, ponieważ zakłóca sygnał sieci komórkowych. Jego głównym zadaniem jest zapobieganie wybuchom prowizorycznych min, detonowanych zdalnie drogą radiową, przez telefon lub sygnałem świetlnym. W konwoju prezydenta chroni skomplikowana sieć zabezpieczeń. Wabik ma zmylić potencjalnych zamachowców, zagłuszanie unieszkodliwić bomby, pułapki, a siła ognia umożliwić ucieczkę z zasadzki. Ale najbardziej wyrafinowany środek obrony otacza samego prezydenta to 7-tonowa pancerna limuzyna, pieszczotliwie nazywana Bestią. W środku prezydent Stanów Zjednoczonych ma stały kontakt z dowództwem wojskowym i przywódcami na całym świecie. To jeżdżący gabinet owalny. Podczas przejazdów obowiązuje ta sama zasada stref ochrony, którą Secret Service stosuje w Białym Domu. Strefę zewnętrzną tworzą budynki i otwarta przestrzeń wokół trasy przejazdu, kontrolowana przez patrole i obsadzona strzelcami wyborowymi. Strefa środkowa to kolumna pojazdów wioząca agentów gotowych w ciągu sekund rozpostrzec nad prezydentem ochronny parasol. Wewnętrzną strefą i ostatnią barierą jest Bestia. Pokazana światu po raz pierwszy podczas inauguracji w 2009 roku prawdopodobnie waży co najmniej 7 ton, ale rzecz jasna nikt nie chce zdradzić żadnych szczegółów. Bestia to obecna limuzyna prezydencka, prawdziwy cud techniki. Ma wszystko. Plotka głosi, że jeździ na odpornych na przebicia kewlarowych oponach. Ma kuloodporne szyby, ukryte karabiny i miotacze gazu łzawiącego. Hermetyczna kabina i zapas tlenu mają zapewnić prezydentowi przetrwanie w razie ataku chemicznego, jądrowego lub biologicznego. Są nawet torebki z krwią do natychmiastowej transfuzji. Połączenie luksusowej limuzyny i wozu bojowego. W Bestii prezydent może robić w zasadzie wszystko, co robi w gabinecie owalnym. Wóz ma też kilka właściwości, których Secret Service nie zamierza ujawniać. To unikalny pojazd nie tylko ze względu na wygląd, ale też możliwości. 20-centymetrowej grubości pancerne drzwi ważą ponad 130 kg, tyle co drzwi Boeinga 757. Nie przebiją jej nawet półcalowe pociski. Prezydent jest otoczony najbardziej zaawansowanym technicznie pancerzem na świecie. Ale Secret Service wie, że nie ma rzeczy niezniszczalnych. Skoro można zniszczyć czołg, można i opancerzoną limuzynę. Szanse przetrwania znacznie zwiększa dobry kierowca. William Albright prowadził samochody George'a Busha, seniora i Ronalda Reagana. Podkreślam, że nie każdy może prowadzić te wozy. Trzeba przejść specjalne szkolenie. Trzeba też mieć odpowiedni charakter i wrodzony talent. Niektórzy boją się takich maszyn i mają opory przed wyciśnięciem z nich wszystkiego. Inni prowadzą, jakby urodzili się za kółkiem. Ja byłem najlepszy. Albright musiał być pewien swoich umiejętności. Konwój jest oczywistym słabym punktem przyciągającym potencjalnego zamachowca. Ośrodek szkoleniowy w West Point. Brendan Sommerfeld uczy tu sztuki jazdy taktycznej. Uczymy taktyki, uników, manewrów odruchowych, jazdy pod ostrzałem, defensywnej i ofensywnej.
Również w działaniach ochrony. Na ćwiczeniach uczymy agentów, jak panować nad tymi maszynami przy pełnym wykorzystaniu ich potencjału. Poślizgi, dynamiczne zawracanie, ogromna frajda. Kierowcy uczą się działać w warunkach silnego stresu. Każdy agent musi sprawnie funkcjonować w czerwonej strefie. Czerwona strefa, sytuacja najwyższego zagrożenia. Jeśli prezydencki konwój zostanie zaatakowany, decyzje muszą być podejmowane błyskawicznie. Agenci, którzy wożą prezydenta, uczą się zachowywać spokój bez względu na temperaturę sytuacji. Agenci muszą być gotowi na wszystko. Jeśli nie jest się przygotowanym, szybkość wydarzeń zaburza percepcję czasu. Nie ma precyzyjnych reakcji, zaskakują pierwotne odruchy, takie jak odruch ucieczki. Tylko ktoś, kto nieustannie ćwiczy działanie w takich sytuacjach, zachowa zimną krew. Oto symulacja czerwonej strefy, zasadzka na konwój. W ćwiczeniu bierze udział wóz prowadzący, kierowana przez Sommerfelda niby bestia oraz samochód wsparcia. Konwój wjedzie w ulicę, którą tutaj wyznacza autobus, inne auta oraz słupki. Po czym zostanie zablokowany przez dwa samochody zamachowców. Kierowcy mają zareagować awaryjnym wycofaniem. Idea jest prosta. Odjazd na wstecznym, ale wykonanie tego manewru wymaga nie lada wprawy. Jedno na zbyt nerwowe wciśnięcie gazu i kolumna zablokuje się w karambolu, wystawiając prezydenta na atak. Symulowany konwój natyka się na auta zamachowców. Przyczajeni strzelcy otwierają ogień. Prezydenccy kierowcy są w czerwonej strefie. Każdy wóz w konwoju wrzuca wsteczny. Samochód na końcu nadaje tempo 40 km na godzinę. Pod gradem pocisków kierowcy muszą zachować zimną krew. Brawurowa jazda może być niebezpieczna, ale wszystko jest lepsze od zatrzymania się. Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić w takiej sytuacji, jest zatrzymanie się. Pojazdy wykonują skręt o 90 stopni. Wóz wsparcia zajeżdża drogę zamachowcom, umożliwiając ucieczkę prezydentowi. Ewakuujemy prezydenta, nie wdając się w niepotrzebne strzelaniny. Chronimy jego życie. Nie jesteśmy tam po to, żeby się popisywać. W bestii prezydent siedzi w ruchomej fortecy. Ale kiedy z niej wysiądzie? Zaczyna się zupełnie inna gra. Odtąd może go chronić tylko jedno, żywa tarcza z agentów Secret Service. Jeden pocisk może powalić na kolana najpotężniejszy naród świata. Dlatego Secret Service nie może sobie pozwolić na najdrobniejszy błąd. Ich główna troska? Jeden potencjalny zabójca, jeden śmiercionośny strzał. Dziś agenci panują nad każdym aspektem prezydenckich wypraw poza Biały Dom. Ale był czas, kiedy głowie państwa beztrosko pozwalano na machanie do niekontrolowanych tłumów. 30 marca 1981 roku. Rozlega się wystrzał. Pocisk dosięga celu. Trafia prezydenta Ronalda Reagana. Do dziś słyszę te strzały. Będę je słyszał aż po kres moich dni. Strzelał John Hinckley Jr., chory psychicznie samotnik, spragniony sławy. Prezydenta chronił wówczas agent Jerry Parr. Tamtego dnia to ja odpowiadałem za wszystko. Do tego mnie szkolono. Do tej jednej chwili. Po planowym wystąpieniu w hotelu Hilton prezydent Reagan jest zaledwie 10 metrów od czekającej limuzyny. Kiedy przechodzi przed niekontrolowanym tłumem, Hinckley wykorzystuje swoją szansę na sławę. Przy akompaniamencie wystrzałów Jerry Parr wpycha Reagana do wozu. W razie ataku obowiązuje zasada: najpierw osłaniaj, potem ewakuuj. I dokładnie tak zachowałem się w dniu, o którym mówimy. Działa się instynktownie, nie ma czasu na wahanie.
Secret Service nie toleruje słabości. Po prostu nie. Ludzie, którzy chronią prezydenta, to zwykle najlepsi z najlepszych. Agent Timothy McCarthy osłonił prezydenta własnym ciałem. Dostał kulę w brzuch. Na zdjęciach z tamtego zamachu widać, co ci chłopcy zrobili. Stali się nagle więksi, zamiast skulić się ze strachu. Uczynili z siebie tarcze strzelnicze i było to niebywale szlachetne. Wystawianie się na kulę jest całkowicie wbrew wszelkim odruchom. Nikt tak nie robi. To wbrew instynktowi samozachowawczemu. Tylko drogą rygorystycznego treningu można pokonać przemożny odruch kulenia się na odgłos wystrzału. Kiedy robi się gorąco, włącza się pamięć mięśniowa i człowiek działa tak jak podczas treningu. Na ćwiczeniach powtarza się te ruchy do znudzenia, więc kiedy nadchodzi ta chwila, nie daj Boże, człowiek reaguje w określony sposób. Zrobił coś niebywałego. Stanął tam i wziął na siebie pocisk, który gdyby nie on, bez wątpienia trafiłby mnie albo prezydenta. Zawsze go za to kocham. Tego uczy nas trening. Tak reagujemy na zagrożenie. Osłaniamy prezydenta i wyprowadzamy go. Hinckley wystrzelił 6 kul w niecałe 2 sekundy. Parr pędzi w stronę Białego Domu z prezydentem w limuzynie. Dopiero wtedy zauważa, że Reagan został trafiony. Zobaczyłem świeżą, spienioną krew i podjąłem decyzję. Jedziemy do szpitala. Słucham? Chcielibyśmy wjechać do izby przyjęć szpitala imienia Waszyngtona. Natychmiast. Proszę jechać. Prezydencka limuzyna zawraca do najbliższego szpitala, gubiąc resztę konwoju i zaskakując personel ostrego dyżuru 3,5 minuty później. Jerry Parr postanowił zawieźć prezydenta do szpitala. Moim zdaniem ocalił Reaganowi życie. Agent McCarthy wylizał się z ran i otrzymał nagrodę za odwagę. W odpowiedzi na zamach Secret Service natychmiast zmieniła taktykę. Przesunięto granice stref, udoskonalono metody szkolenia i procedury ochronne. Waszyngtoński Hilton, przed którym postrzelono Reagana, wybudował specjalny garaż dla zapewnienia bezpieczeństwa prezydenckiej limuzynie. Tylko jedna osoba, agent specjalny Secret Service, może przebywać w garażu przed przybyciem prezydenta i dopiero po zamknięciu bramy garażu otwierane jest wejście do hotelu. Secret Service wprowadziła sterylne przyjazdy i odjazdy także we wszystkich innych miejscach. Nikt oprócz uprawnionych agentów nie może zbliżyć się do limuzyny. Przyjazdy i odjazdy są najbardziej ryzykowne. Zamach na Reagana uświadomił nam ryzyko i od tamtej pory wszelkie odjazdy i przyjazdy odbywają się pod ziemią lub pod namiotem. Namiot zasłania cel potencjalnym snajperom. To smutne, ale musimy to robić, bo takie jest życie. Po zamachu na Reagana zbadaliśmy, gdzie popełniono błędy i zmieniliśmy metody. Zawsze lubiłem w Secret Service ten brak zarozumiałości i nieustanną gotowość do doskonalenia się. Zadanie jest coraz trudniejsze. Ochrona prezydenta to zupełnie inne wyzwanie, kiedy nowe niebezpieczeństwa zagrażają całym miastom. Września 2001 roku dwa walące się w gruzy symbole amerykańskiej potęgi uświadamiają Secret Service, że zakres jej zadań drastycznie się zmienił. Kiedy runęły wieże i samolot wbił się w Pentagon, Secret Service zrozumiała, że zagrożenie terrorystyczne jest bardzo realne i należy się dostosować, rozwinąć, sięgnąć po nowoczesną technikę. Na początek rozszerzono strefy ochrony wokół Białego Domu. Nie tylko znacznie je poszerzono, ale też rozciągnięto w górę, ponieważ doszła kwestia ataków z powietrza i rozmaitych rodzajów broni mogących razić Biały Dom ze znacznie większego dystansu. Secret Service kontroluje przestrzeń powietrzną wokół Białego Domu do wysokości 5,5 kilometra.
Podobno budynek chronią rakiety przeciwlotnicze, a nawet Dazzler, laserowy promiennik oślepiający atakujących pilotów. Niektórych zagrożeń nie da się jednak zestrzelić, ani nawet dostrzec. Do czasów Clintona jedynymi zagrożeniami jądrowymi, na jakie szykowała się Secret Service, były rakiety balistyczne i awaria reaktora. Ale w 1995 roku przeprowadzona w Moskwie próba zdetonowania ładunku z przytwierdzonym doń materiałem radioaktywnym zmieniła zasady gry. Tak zwana brudna bomba może skazić teren w promieniu wielu kilometrów i łatwo ją ukryć w mieście takim jak Waszyngton. Nie ma wątpliwości, że wybuch brudnej bomby byłby katastrofą. Weźmy sam efekt psychologiczny. Wieść o skażeniu radioaktywnym powietrza musiałaby wywołać masową panikę wśród ludności. Secret Service ma opracowane procedury na taką okoliczność. Wie, co ma robić. W Secret Service tak już jest, że nie wszystko widać na zewnątrz i nierzadko plan ochrony jest znacznie bardziej rozbudowany, niż się powszechnie uważa. W razie wykrycia substancji promieniotwórczych w powietrzu, Secret Service zostałaby powiadomiona jako pierwsza. Gdyby prezydent przebywał wówczas w Białym Domu, zostałby sprowadzony do schronu. Ale we współczesnym świecie trzeba się liczyć z jeszcze bardziej podstępnymi zagrożeniami. Ryzyko ataku chemicznego bądź biologicznego jest dziś znacznie większe, więc Secret Service pracuje nad sposobami wykrywania skażeń, a także nad metodami ochrony prezydenta. Agenci Secret Service muszą być gotowi na każdy możliwy rodzaj ataku, tym z użyciem broni chemicznej i biologicznej. Każdy członek zespołu chroniącego prezydenta nosi ze sobą ubiór zabezpieczający przed truciznami i groźnymi drobnoustrojami. Specjalna grupa do walki ze skażeniami jest zawsze kilka metrów od głowy państwa. Ostatnią deską ratunku jest specjalny samolot, wart 223 miliony dolarów, zmodyfikowany Boeing 747, znacznie różniący się od Air Force One. Posiada osłony termiczne, chroniące pasażerów podczas ataku jądrowego i może pozostawać w powietrzu przez wiele dni bez uzupełniania paliwa. W środku 75 ton elektroniki zapewnia prezydentowi łączność z resztą świata. Wyszkolenie, broń i technika są ważne, podobnie dokładne planowanie. Ale ostatecznie życie prezydenta leży w rękach agentów i agentek Secret Service. Cel jest prosty, utrzymać prezydenta przy życiu bez względu na wszystko. Porzucają poglądy polityczne. Wy wybieracie, my chronimy. Nieważne z jakiej jest opcji, to prezydent. Własną rodzinę. Nie ma agenta, który nie zadawałby sobie pytania, kto jest ważniejszy, praca czy rodzina. I powiem szczerze, zawsze wygrywa praca. Są gotowi poświęcić wszystko. Moje życie, jego życie. W tym jednym momencie wszystko się zmienia. Byłem odpowiedzialny za jego życie. Taki ciężar muszą dźwigać agenci Secret Service. W obliczu zagrożenia są żywą tarczą prezydenta. Secret Service chroni prezydenta Stanów Zjednoczonych, symbol wszystkiego, w co wierzy Ameryka. Nie ma lepszego celu dla zamachowca. Secret Service musi pamiętać o tym każdego dnia. Wersja polska, Studio Company, tekst Bartłomiej Ulatowski, czytał Maciej Orłowski. Service zostałaby powiadomiona jako pierwsza. Gdyby prezydent przebywał wówczas w Białym Domu, zostałby sprowadzony do schronu. Ale we współczesnym świecie trzeba się liczyć z jeszcze bardziej podstępnymi zagrożeniami. Ryzyko ataku chemicznego bądź biologicznego jest dziś znacznie większe, więc Secret Service pracuje nad sposobami wykrywania skażeń, a także nad metodami ochrony prezydenta. Agenci Secret Service muszą być gotowi na każdy możliwy rodzaj ataku, tym z użyciem broni chemicznej i biologicznej.
Każdy członek zespołu chroniącego prezydenta nosi ze sobą ubiór zabezpieczający przed truciznami i groźnymi drobnoustrojami. Specjalna grupa do walki ze skażeniami jest zawsze kilka metrów od głowy państwa. Ostatnią deską ratunku jest specjalny samolot, wart 223 miliony dolarów, zmodyfikowany Boeing 747, znacznie różniący się od Air Force One. Posiada osłony termiczne, chroniące pasażerów podczas ataku jądrowego i może pozostawać w powietrzu przez wiele dni bez uzupełniania paliwa. W środku 75 ton elektroniki zapewnia prezydentowi łączność z resztą świata. Wierzyć plotkom, jest tam wszystko. Od czytników biometrycznych po rakiety przeciwlotnicze pod trawnikiem. Jego mury i okna były ostrzeliwane. Granice naruszane. Raz nawet spadł na nie samolot. Biały Dom jest prawdziwą twierdzą, ale to dzięki taktyce Secret Service jego mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni. Teren podzielono na trzy strefy ochrony. Kiedy prezydent jest w domu, strefy ochrony są dość oczywiste. Mamy ogrodzenie, które oddziela nas od strefy zewnętrznej, mamy teren posesji stanowiący strefę pośrednią i mamy wnętrze domu, czyli strefę wewnętrzną. Do każdej z tych stref przypisane są konkretne zespoły. W samym jądrze pracuje zespół ochrony osobistej prezydenta, w skrócie PPD, zajmujący się wyłącznie głową państwa. Budynkiem Białego Domu i jego ogrodem opiekuje się zespół szybkiego reagowania, w skrócie ERT. Umundurowani agenci Secret Service pilnują zewnętrznej strefy razem z policjantami. Sprawdzają dachy, szukając snajperów i patrolują ulice z psami. Są jedno na zbyt nerwowe wciśnięcie gazu i kolumna zablokuje się w karambolu, wystawiając prezydenta na atak. Symulowany konwój natyka się na auta zamachowców. Przyczajeni strzelcy otwierają ogień. Prezydenccy kierowcy są w czerwonej strefie. Każdy wóz w konwoju wrzuca wsteczny samochód na końcu, nadaje tempo 40 km na godzinę. Pod gradem pocisków kierowcy muszą zachować zimną krew. Brawurowa jazda może być niebezpieczna, ale wszystko jest lepsze od zatrzymania się. Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić w takiej sytuacji, jest zatrzymanie się. Pojazdy wykonują skręt o 90 stopni. Wóz wsparcia zajeżdża drogę zamachowcom, umożliwiając ucieczkę prezydentowi. Ewakuujemy prezydenta, nie wdając się w niepotrzebne strzelaniny. Chronimy jego życie. Nie jesteśmy tam po to, żeby się popisywać. W bestii prezydent siedzi w ruchomej fortecy. Ale kiedy z niej wysiądzie? Zaczyna się zupełnie inna gra. Odtąd może go chronić tylko jedno, żywa tarcza z agentów Secret Service. Secret Service pilnują zewnętrznej strefy razem z policjantami. Sprawdzają dachy, szukając snajperów i patrolują ulice z psami. Są zawsze gotowi do błyskawicznej akcji. Kolejne poziomy ochrony są jak łupiny cebuli. Uważa się, że Białego Domu pilnuje co najmniej 100 uzbrojonych po zęby agentów w mundurach, ale ich prawdziwa liczba jest utajniona. To bardzo wrażliwe dane. Ochrona Białego Domu nieustannie poddawana jest próbom. 29 października 1994 roku. Odgłosy strzałów od południowej strony Białego Domu. Uzbrojony w karabin samopowtarzalny, Francisco Duran oddał 29 strzałów. Reakcja Secret Service jest natychmiastowa. Wewnątrz Białego Domu agenci PPD chronią prezydenta Billa Clintona.
Ważne jest stworzenie jak największego dystansu pomiędzy zamachowcem a jego celem. Naszym zadaniem jest osłonięcie prezydenta i usunięcie go z linii ognia. Po to są te łupiny cebuli, o których wspominałem. Rozbrojeniem napastnika zajmują się inni, ci, którzy są blisko niego. Agenci wkraczają do akcji. Snajperzy trzymają zamachowca na muszce, ale nim padł rozkaz otwarcia ognia, Duran zostaje. Tylko ktoś, kto nieustannie ćwiczy działanie w takich sytuacjach, zachowa zimną krew. Oto symulacja czerwonej strefy, zasadzka na kontrę. W ćwiczeniu bierze udział wóz prowadzący, kierowana przez Sommerfelda niby bestia oraz samochód wsparcia. Konwój wjedzie w ulicę, którą tutaj wyznacza autobus, inne auta oraz słupki. Po czym zostanie zablokowany przez dwa samochody zamachowców. Kierowcy mają zareagować awaryjnym wycofaniem. Idea jest prosta. Odjazd na wstecznym, ale wykonanie tego manewru wymaga nie lada wprawy. Jedno na zbyt nerwowe wciśnięcie gazu i kolumna zablokuje się w karambolu, wystawiając prezydenta na atak. Symulowany konwój natyka się na auta zamachowców. Przyczajeni strzelcy otwierają ogień. Prezydenccy kierowcy są w czerwonej strefie. Każdy wóz w konwoju wrzuca wsteczny. Samochód na końcu nadaje tempo 40 km na godzinę. Pod gradem pocisków kierowcy muszą zachować zimną krew. Brawurowa jazda może być niebezpieczna, ale wszystko jest lepsze od zatrzymania się. Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić w takiej sytuacji, jest zatrwość. Po prostu nie. Ludzie, którzy chronią prezydenta, to zwykle najlepsi z najlepszych. Agent Timothy McCarthy osłonił prezydenta własnym ciałem, dostał kulę w brzuch. Na zdjęciach z tamtego zamachu widać, co ci chłopcy zrobili. Stali się nagle więksi, zamiast skulić się ze strachu. Uczynili z siebie tarcze strzelnicze i było to niebywale szlachetne. Wystawianie się na kulę jest całkowicie wbrew wszelkim odruchom. Nikt tak nie robi. To wbrew instynktowi samozachowawczemu. Tylko drogą rygorystycznego treningu można pokonać przemożny odruch kulenia się na odgłos wystrzału. Kiedy robi się gorąco, włącza się pamięć mięśniowa i człowiek działa tak, jak podczas treningu. Na ćwiczeniach powtarza się te ruchy do znudzenia, więc kiedy nadchodzi ta chwila, nie daj Boże, człowiek reaguje w określony sposób. Zrobił coś niebywałego. Stanął tam i wziął na siebie pocisk, który gdyby nie on, bez wątpienia trafiłby mnie albo prezydenta. Zawsze go za to kocham. Tego uczy nas trening. Tak reagujemy na zagrożenie. Osłaniamy prezydenta i wyprowadzamy go. Hinckley wystrzelił 6 kul w niecałe 2 sekundy. 20 stycznia 2009 roku. Przysięgam strzec Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Rekordowo liczny tłum ogląda zaprzysiężenie Baracka Obamy, pierwszego czarnoskórego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Cała Ameryka wpatrzona jest w prezydenta, ale oczy agentów Secret Service bacznie przepatrują tłum w poszukiwaniu choćby najmniejszej oznaki niebezpieczeństwa. Stres jest olbrzymi. Ale jak na ironię, nie ma się czasu na myślenie o stresie. Były agent Daniel Bongino chronił Obamę przez 2 lata i odegrał kluczową rolę w planowaniu inauguracji. To jak być bejsbolistą w World Series. Jeśli myśli się o tym, jak ważny to mecz, człowiek się stresuje. Nie ma na to czasu. Trzeba robić swoje. Praca zaczęła się 18 miesięcy przed wyborami, kiedy kandydat Obama podsycił emocje swoich zwolenników i wrogów. Tajne służby wkroczyły wcześniej niż kiedykolwiek. Z drugiej strony, jeszcze nigdy nie chroniły kogoś o takiej charyzmie. Policja zanotowała
400% wzrost liczby pogróżek elektronicznych i otrzymywane od ludzi. Ważne informacje natychmiast trafiają do agentów na ulicach. Jeśli na przykład powie, że podejrzany jest w czerwonej koszulce i dżinsach, ułatwia nam to zadanie. Trzecia 23. Rusza inauguracyjna parada. Rozpoczyna się gra. Przez większą część drogi prezydent Obama i jego rodzina pozdrawiają tłumy zza pancernych szyb nowej prezydenckiej limuzyny zwanej Bestią. Ale naród chce zobaczyć swojego nowego przywódcę. 41 minut po rozpoczęciu parady Obama wysiada z wozu. Jeśli w okolicy czai się zamachowiec, to jest jego chwila. Agenci nie mogą stracić czujności nawet na ułamek sekundy. Każda osoba w tłumie stanowi potencjalne zagrożenie. Agenci muszą chronić nie tylko prezydenta i jego rodzinę, ale też przypadkowe osoby wokół zamachowca. Jeśli nie daj Boże, trzeba strzelać w tłum, to trzeba strzelać celnie i wiedzieć, do kogo się strzela. Celność i odpowiedzialność za każdą wystrzeloną kulę to nasze priorytety. Aby zmienić do niekontrolowanych tłumów. 30 marca 1981 roku. Rozlega się wystrzał. Pocisk dosięga celu. Trafia prezydenta Ronalda Reagana. Do dziś słyszę te strzały. Będę je słyszał aż po kres moich dni. Strzelał John Hinckley Jr., chory psychicznie samotnik, spragniony sławy. Prezydenta chronił wówczas agent Jerry Parr. Tamtego dnia to ja odpowiadałem za wszystko. Do tego mnie szkolono. Do tej jednej chwili. Po planowym wystąpieniu w hotelu Hilton, prezydent Reagan jest zaledwie 10 metrów od czekającej limuzyny. Kiedy przechodzi przed niekontrolowanym tłumem, Hinckley wykorzystuje swoją szansę na sławę. Przy akompaniamencie wystrzałów Jerry Parr wpycha Reagana do wozu. W razie ataku obowiązuje zasada: najpierw osłaniaj, potem ewakuuj. I dokładnie tak zachowałem się w dniu, o którym mówimy. Działa się instynktownie, nie ma czasu na wahanie. Secret Service nie toleruje słabości. Po prostu nie. Ludzie, którzy chronią prezydenta, to zwykle najlepsi z najlepszych. Agent Timothy McCarthy osłonił prezydenta własnym ciałem. Dostał kulę w brzuch. Na zdjęciach z Standpoint w stanie Virginia. Były komandos Ken Good demonstruje, jak potrzeby agencji specjalnych wpłynęły na uzbrojenie. W krytycznych sytuacjach Secret Service może używać broni automatycznej, takiej jak pistolet maszynowy MP5. Jest poręczny, lekki, łatwy do ukrycia i wyjątkowo niezawodny. W przeszłości agenci Secret Service używali wielu różnych pistoletów maszynowych. MP5 zapewnia wyjątkową siłę rażenia. Jednak w gęstym tłumie owa siła rażenia może być poważną przeszkodą. Blok żelu balistycznego pokazuje, co się dzieje w chwili trafienia ludzkiego ciała pociskiem z MP5. W prawdziwej strzelaninie przechodzień przypadkiem stojący za celem zostałby raniony lub zabity. W 2003 roku agenci Secret Service przeszli na małokalibrowe pistolety maszynowe FN-P90. Jak widać, jest to broń o bardzo zwartej konstrukcji, łatwa do ukrycia, zbudowana w układzie bullpup, z zamkiem cofniętym do kolby i wyrzutem łusek na spodzie, dzięki czemu nadaje się dla prawo- i leworęcznych strzelców. Może doprowadzić do katastrofy.
Biały Dom to najbezpieczniejszy budynek w Ameryce, ale prezydent nie może tkwić w nim przez cały czas. Najprościej byłoby otoczyć prezydenta nieprzeniknionym kokonem i nigdy nie wystawiać go na niebezpieczeństwo. Ale wtedy nie byłby prezydentem, nie mógłby słuchać swoich wyborców. Agenci Secret Service robią wszystko, co w ich mocy, by zachować prezydenta przy życiu. Kluczem jest staranne planowanie. Zawsze, kiedy prezydent występuje publicznie, w pobliżu może czaić się zamachowiec. Nawet dysponując najnowocześniejszą techniką, nie sposób zagwarantować, że nikt spośród widzów nie stanowi zagrożenia. Dla agentów ochrona prezydenta jest potencjalną misją bojową. Napięcie sięga zenitu. Stoisz obok prezydenta, uzbrojony, i myślisz: nie on, nie dzisiaj, po moim trupie. I lepiej, żebyś był na to gotowy. Podczas podróży poza Biały Dom Secret Service stosuje zasadę rombu. Zwykle wiadomo. W ośrodku szkolenia psów w Oliverhurst w Kalifornii trener Greg Tony demonstruje, jak cenna może być pomoc psa przy obezwładnieniu intruza. Nazywam się Greg Tony, szkolę psy dla 9 agencji. Tony uczył się fachu od trenera z Secret Service. Wie, czego oczekują od psa. Secret Service lubi owczarki Malinois ze względu na ich charakter. Potrzebują psów, które nie boją się wystrzałów i mają instynkt myśliwski. Tak jak agenci Secret Service, Malinois jest szybki, skuteczny i groźny. Nacisk jego szczęk przekracza 14 kg na centymetr kwadratowy. Taki pies może posłużyć na przykład do szybkiego obezwładnienia intruza, który przeskoczył przez ogrodzenie. Malinois osiąga 40 km na godzinę, więc zwykle jest szybszy od ściganego. To ćwiczenie pokazuje, co czeka intruza. To profesjonalny francuski strój ochronny. Zęby psa nie powinny go przebić, ale nacisk szczęk jest wyczuwalny, zapewniam. Komendy wydaje się po niderlandzku. Stellen oznacza bierz go. Rzuć broń, bo puszczę psa. Pies nie jest świadomy zagrożenia, nie boi się broni w ręce ściganego. Dzięki temu wokół Białego Domu do wysokości 5,5 kilometra. Podobno budynek chronią rakiety przeciwlotnicze, a nawet Dazzler, laserowy promiennik oślepiający atakujących pilotów. Niektórych zagrożeń nie da się jednak zestrzelić, ani nawet dostrzec. Do czasów Clintona jedynymi zagrożeniami jądrowymi, na jakie szykowała się Secret Service, były rakiety balistyczne i awaria reaktora. Ale w 1995 roku przeprowadzona w Moskwie próba zdetonowania ładunku z przytwierdzonym doń materiałem radioaktywnym zmieniła zasady gry. Tak zwana brudna bomba może skazić teren w promieniu wielu kilometrów i łatwo ją ukryć w mieście takim jak Waszyngton. Nie ma wątpliwości, że wybuch brudnej bomby byłby katastrofą. Weźmy sam efekt psychologiczny. Wieść o skażeniu radioaktywnym powietrza musiałaby wywołać masową panikę wśród ludności. Secret Service ma opracowane procedury na taką okoliczność. Wie, co ma robić. W Secret Service tak już jest, że nie wszystko widać na zewnątrz i nierzadko plan ochrony jest znacznie bardziej rozbudowany, niż się powszechnie uważa. W razie wykrycia substancji promieniotwórczych w powietrzu, Secret Service zostałaby powiadomiona jako pierwsza. Gdyby prezydent przebywał wówczas w Białym Domu, zostałby sprowadzony do schronu. Ale we współczesnym świecie trzeba się liczyć z jeszcze bardziej podstępnymi zagrożeniami. Ryzyko ataku chemicznego bądź biologicznego jest dziś znacznie większe, więc Secret Service pracuje nad sposobami wykrywania skażeń, a także nad metodami ochrony prezydenta. Agenci Secret Service muszą być gotowi na każdy możliwy rodzaj ataku, tym z użyciem broni chemicznej i biologicznej. K-2
Każdy członek zespołu chroniącego prezydenta nosi ze sobą ubiór zabezpieczający przed truciznami i groźnymi drobnoustrojami. Specjalna grupa do walki ze skażeniami jest zawsze kilka metrów od głowy państwa. Ostatnią deską ratunku jest specjalny samolot, wart 223 miliony dolarów, zmodyfikowany Boeing 747, znacznie różniący się od Air Force One. Posiada osłony termiczne, chroniące pasażerów podczas ataku jądrowego i może pozostawać w powietrzu przez wiele dni bez uzupełniania paliwa. W środku 75 ton elektroniki zapewnia prezydentowi łączność z resztą świata. Wyszkolenie. Był to najbezpieczniejszy budynek w Ameryce, ale prezydent nie może tkwić w nim przez cały czas. Najprościej byłoby otoczyć prezydenta nieprzeniknionym kokonem i nigdy nie wystawiać go na niebezpieczeństwo. Ale wtedy nie byłby prezydentem, nie mógłby słuchać swoich wyborców. Agenci Secret Service robią wszystko, co w ich mocy, by zachować prezydenta przy życiu. Kluczem jest staranne planowanie. Zawsze, kiedy prezydent występuje publicznie, w pobliżu może czaić się zamachowiec. Nawet dysponując najnowocześniejszą techniką, nie sposób zagwarantować, że nikt spośród widzów nie stanowi zagrożenia. Dla agentów ochrona prezydenta jest potencjalną misją bojową. Napięcie sięga zenitu. Stoisz obok prezydenta, uzbrojony, i myślisz: nie on, nie dzisiaj, po moim trupie. I lepiej, żebyś był na to gotowy. Podczas podróży poza Biały Dom Secret Service stosuje zasadę rombu. Zwykle wiadomo, na jakim lotnisku wyląduje prezydent i dokąd stamtąd pojedzie. Nie wiadomo tylko, którędy. Punkt A jest wierzchołkiem rombu. Dalej romb się rozszerza, a potem znowu zbiega do punktu B. Potencjalny atak jest najbardziej prawdopodobny w punktach A i B, ponieważ zamachowiec doskonale zna ich lokalizację. Nieustanne zmiany trasy prezydenckich konwojów czynią środek rombu bezpieczniejszą strefą. Dlatego agenci mogą skoncentrować zasoby przy jego wierzchołkach. Nie wiesz, którędy pojedzie, a my ci nie powiemy. Siła ochrony rośnie wykładniczo w miarę zbliżania się do wierzchołków rombu. Obsada jest liczniejsza niż w połowie trasy, bo tam nigdy nic nie wiadomo. Secret Service jak ognia unika regularności, dlatego nieustannie zmienia trasy konwojów, nawet tych wożących prezydenta po Waszyngtonie. Nawet na krótkich trasach w granicach miasta prezydent podróżuje w konwoju. Kolumnie specjalnych samochodów wyładowanych uzbrojonymi po zęby agentami i nowoczesną techniką. Skład kolumny zależy od szacowanego zagrożenia. Konwój może składać się z ponad 30 pojazdów, ale zawsze zaczyna się od wozu trasowego, sprawdzającego drogę na 5 minut przed główną kolumną. Pilot wyprzedza prezydenta o minutę. Wóz prowadzący prowadzi główną kolumnę. Za nim podąża wóz prezydenta, zwany dyliżansem. Furgon z agentami Secret Service jedzie tuż za wabikiem, ale ochrona prezydenta w jego domu to najłatwiejsze zadanie Secret Service. Poza Białym Domem agenci przechodzą w tryb wzmożonej uwagi. Ryzyko jest większe, a jedna pomyłka może doprowadzić do katastrofy. Biały Dom to najbezpieczniejszy budynek w Ameryce, ale prezydent nie może tkwić w nim przez cały czas. Najprościej byłoby otoczyć prezydenta nieprzeniknionym kokonem i nigdy nie wystawiać go na niebezpieczeństwo. Ale wtedy nie byłby prezydentem, nie mógłby słuchać swoich wyborców. Agenci Secret Service robią wszystko, co w ich mocy, by zachować prezydenta przy życiu. Kluczem jest staranne planowanie. Zawsze, kiedy prezydent występuje publicznie, w pobliżu może czaić się zamachowiec. Nawet dysponując najnowocześniejszą techniką, nie sposób zagwarantować, że nikt spośród widzów nie stanowi zagrożenia.
Dla agentów ochrona prezydenta jest potencjalną misją bojową. Napięcie sięga zenitu. Stoisz obok prezydenta, uzbrojony, i myślisz: nie on, nie dzisiaj, po moim trupie. I lepiej, żebyś był na to gotowy. Podczas podróży poza Biały Dom Secret Service stosuje zasadę rombu. Zwykle wiadomo, na jakim lotnisku wyląduje prezydent i dokąd stamtąd pojedzie. Nie wiadomo tylko, którędy. Punkt A jest wierzchołkiem rombu. Dalej romb się rozszerza, a potem znowu zbiega do punktu B. Potencjalny atak jest najbardziej prawdopodobny w punktach A i B, ponieważ zamachowiec doskonale zna ich lokalizację. Nieustanne zmiany trasy prezydenckich konwojów czynią środek rombu bezpieczniejszą strefą. Dlatego agenci mogą skoncentrować zasoby przy jego wierzchołkach. Nie wiesz, którędy pojedzie, a my ci nie powiemy. Siła ochrony rośnie wykładniczo w miarę zbliżania się do wierzchołków rombu. Obsada jest liczniejsza niż w połowie trasy, bo tam nigdy nic nie wiadomo. Secret Service jak ognia unika regularności, dlatego nieustannie zmienia trasy konwojów, nawet tych wożących prezydenta po Waszyngtonie. Nawet na krótkich trasach w granicach miasta prezydent podróżuje w konwoju, kolumnie specjalnych samochodów wyładowanych uzbrojonymi po zęby agentami i nowoczesną techniką. Skład kolumny zależy od szacowanego zagrożenia. Konwój może składać się z ponad 30 pojazdów, ale kiedy z niej wysiądzie, zaczyna się zupełnie inna gra. Odtąd może go chronić tylko jedno, żywa tarcza z agentów Secret Service. Jeden pocisk może powalić na kolana najpotężniejszy naród świata. Dlatego Secret Service nie może sobie pozwolić na najdrobniejszy błąd. Ich główna troska? Jeden potencjalny zabójca, jeden śmiercionośny strzał. Dziś agenci panują nad każdym aspektem prezydenckich wypraw poza Biały Dom. Ale był czas, kiedy głowie państwa beztrosko pozwalano na machanie do niekontrolowanych tłumów. 30 marca 1981 roku. Rozlega się wystrzał. Pocisk dosięga celu. Trafia prezydenta Ronalda Reagana. Do dziś słyszę te strzały. Będę je słyszał aż po kres moich dni. Strzelał John Hinckley Jr., chory psychicznie samotnik, spragniony sławy. Prezydenta chronił wówczas agent Jerry Parr. Tamtego dnia to ja odpowiadałem za wszystko. Do tego mnie szkolono. Do tej jednej chwili. Po planowym wystąpieniu w hotelu Hilton prezydent Reagan jest zaledwie 10 metrów od czekającej limuzyny. Kiedy przechodzi przed niekontrolowanym tłumem, Hinckley wykorzystuje swoją szansę na sławę. Przy akompaniamencie wystrzałów Jerry Parr wpycha Reagana do wozu. W razie ataku obowiązuje zasada: najpierw osłaniaj, potem ewakuuj. I dokładnie tak zachowałem się w dniu, o którym mówimy. Działa się instynktownie, nie ma czasu na wahanie. Secret Service nie toleruje słabości. Po prostu nie. Ludzie, którzy chronią prezydenta, to zwykle najlepsi z najlepszych. Agent Timothy McCarthy osłonił prezydenta własnym ciałem, dostał kulę w brzuch. Na zdjęciach z tamtego zamachu widać, co ci chłopcy zrobili. Stali się nagle więksi, zamiast skulić się ze strachu. Uczynili z siebie tarcze strzelnicze i było to niebywale szlachetne. Wystawianie się na kulę jest całkowicie wbrew wszelkim odruchom. Nikt tak nie robi. To wbrew instynktowi samozachowawczemu. Tylko drogą rygorystycznego treningu można pokonać przemożny odruch kulenia się na odgłos wystrzału. Kiedy robi się gorąco, włącza się pamięć mięśniowa i człowiek działa tak, jak podczas treningu. Na ćwiczeniach powtarza się te ruchy do znudzenia, więc kiedy nadchodzi ta chwila,
Ale siła nie wystarczy, by powstrzymać zabójcę. Kluczem jest łączność. Nie bez powodu słuchawka stała się niemal symbolem tajnych służb. To najcenniejsza broń agenta. Kierujący akcją jest jak reżyser filmu, zaś agenci to aktorzy, którzy słuchając na bieżąco jego poleceń, mogą skuteczniej chronić prezydenta, bo zawsze będą we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Reżyser przebywa w centrum dowodzenia, analizując dane wywiadowcze spływające z satelitów, źródeł elektronicznych i otrzymywane od ludzi. Ważne informacje natychmiast trafiają do agentów na ulicach. Jeśli na przykład powie, że podejrzany jest w czerwonej koszulce i dżinsach, ułatwia nam to zadanie. Trzecia 23. Rusza inauguracyjna parada. Rozpoczyna się gra. Przez większą część drogi prezydent Obama i jego rodzina pozdrawiają tłumy zza pancernych szyb nowej prezydenckiej limuzyny zwanej Bestią. Ale naród chce zobaczyć swojego nowego przywódcę. 41 minut po rozpoczęciu parady Obama wysiada z wozu. Jeśli w okolicy czai się zamachowiec, to jest jego chwila. Agenci nie mogą stracić czujności nawet na ułamek sekundy. Każda osoba w tłumie stanowi potencjalne zagrożenie. Agenci muszą chronić nie tylko prezydenta i jego rodzinę, ale też przypadkowe osoby wokół zamachowca. Jeśli nie daj Boże, trzeba strzelać w tłum, to trzeba strzelać celnie i wiedzieć, do kogo się strzela. Celność i odpowiedzialność za każdą wystrzeloną kulę to nasze priorytety. Aby zmniejszyć ryzyko dla osób postronnych, agenci specjalnie używają specjalnej broni, równie precyzyjnej i skutecznej jak oni sami. Ośrodek International Training Incorporated, West Point, w stanie Virginia. Były komandos Ken Good demonstruje, jak potrzeby agencji specjalnych wpłynęły na uzbrojenie. W krytycznych sytuacjach Secret Service może używać broni automatycznej, takiej jak pistolet maszynowy MP5. Jest poręczny, lekki, łatwy do ukrycia i wyjątkowo niezawodny. W przeszłości agenci Secret Service używali wielu różnych pistoletów maszynowych. MP5 zapewnia wyjątkową siłę rażenia. Jednak w gęstym tłumie owa siła rażenia może być poważną przeszkodą. Zamierza ujawniać. To unikalny pojazd nie tylko ze względu na wygląd, ale też możliwości. 20-centymetrowej grubości pancerne drzwi ważą ponad 130 kg, tyle co drzwi Boeinga 757. Nie przebiją jej nawet półcalowe pociski. Prezydent jest otoczony najbardziej zaawansowanym technicznie pancerzem na świecie. Ale Secret Service wie, że nie ma rzeczy niezniszczalnych. Skoro można zniszczyć czołg, można i opancerzoną limuzynę. Szanse przetrwania znacznie zwiększa dobry kierowca. William Albright prowadził samochody George'a Busha, seniora i Ronalda Reagana. Podkreślam, że nie każdy może prowadzić te wozy. Trzeba przejść specjalne szkolenie. Trzeba też mieć odpowiedni charakter i wrodzony talent. Niektórzy boją się takich maszyn i mają opory przed wyciśnięciem z nich wszystkiego. Inni prowadzą, jakby urodzili się za kółkiem. Ja byłem najlepszy. Albright musiał być pewien swoich umiejętności. Konwój jest oczywistym, słabym punktem przyciągającym potencjalnego zamachowca. Ośrodek szkoleniowy w West Point. Brendan Sommerfeld uczy tu sztuki jazdy taktycznej. Uczymy taktyki, uników, manewrów odruchowych, jazdy pod ostrzałem, defensywnej i ofensywnej.
Również w działaniach ochrony. Na ćwiczeniach uczymy agentów, jak panować nad tymi maszynami przy pełnym wykorzystaniu ich potencjału. Poślizgi, dynamiczne zawracanie, ogromna frajda. Kierowcy uczą się działać w warunkach silnego stresu. Każdy agent musi sprawnie funkcjonować w czerwonej strefie. Czerwona strefa, sytuacja najwyższego zagrożenia. Jeśli prezydencki konwój zostanie zaatakowany, decyzje muszą być podejmowane błyskawicznie. Agenci, którzy wożą prezydenta, uczą się zachowywać spokój bez względu na temperaturę sytuacji. Agenci muszą być gotowi na wszystko. Jeśli nie jest się przygotowanym, szybkość wydarzeń zaburza percepcję czasu. Nie ma precyzyjnych reakcji, zaskakują pierwotne odruchy, takie jak odruch ucieczki. Tylko ktoś, kto nieustannie ćwiczy działanie w takich sytuacjach, zachowa zimną krew. Oto symulat i samolot wbił się w Pentagon. Secret Service zrozumiała, że zagrożenie terrorystyczne jest bardzo realne i należy się dostosować, rozwinąć, sięgnąć po nowoczesną technikę. Na początek rozszerzono strefy ochrony wokół Białego Domu. Nie tylko znacznie je poszerzono, ale też rozciągnięto w górę, ponieważ doszła kwestia ataków z powietrza i rozmaitych rodzajów broni mogących razić Biały Dom ze znacznie większego dystansu. Secret Service kontroluje przestrzeń powietrzną wokół Białego Domu do wysokości 5,5 kilometra. Podobno budynek chronią rakiety przeciwlotnicze, a nawet Dazzler, laserowy promiennik oślepiający atakujących pilotów. Niektórych zagrożeń nie da się jednak zestrzelić, ani nawet dostrzec. Do czasów Clintona jedynymi zagrożeniami jądrowymi, na jakie szykowała się Secret Service, były rakiety balistyczne i awaria reaktora. Ale w 1995 roku przeprowadzona w Moskwie próba zdetonowania ładunku z przytwierdzonym doń materiałem radioaktywnym zmieniła zasady gry. Tak zwana brudna bomba może skazić teren w promieniu wielu kilometrów i łatwo ją ukryć w mieście takim jak Waszyngton. Nie ma wątpliwości, że wybuch brudnej bomby byłby katastrofą. Weźmy sam efekt psychologiczny. Wieść o skażeniu radioaktywnym powietrza musiałaby wywołać masową panikę wśród ludności. Secret Service ma opracowane procedury na taką okoliczność. Wie, co ma robić. W Secret Service tak już jest, że nie wszystko widać na zewnątrz i nierzadko plan ochrony jest znacznie bardziej rozbudowany, niż się powszechnie uważa. W razie wykrycia substancji promieniotwórczych w powietrzu, Secret Service zostałaby powiadomiona jako pierwsza. Gdyby prezydent przebywał wówczas w Białym Domu, zostałby sprowadzony do schronu. Ale we współczesnym świecie trzeba się liczyć z jeszcze bardziej podstępnymi zagrożeniami. Ryzyko ataku chemicznego bądź biologicznego jest dziś znacznie większe, więc Secret Service pracuje nad sposobami wykrywania skażeń, a także nad metodami ochrony prezydenta. Agenci Secret Service muszą być gotowi na każdy możliwy rodzaj ataku, tym z użyciem broni chemicznej i biologicznej. Każdy członek zespołu chroniącego prezydenta nosi ze sobą ubiór zabezpieczający przed truciznami i groźnymi drobnoustrojami. Specjalna grupa do walki ze skażeniami jest zawsze kilka metrów od głowy państwa. Wystawianie się na kulę jest całkowicie wbrew wszelkim odruchom. Nikt tak nie robi. To wbrew instynktowi samozachowawczemu. Tylko drogą rygorystycznego treningu można pokonać przemożny odruch kulenia się na odgłos wystrzału. Kiedy robi się gorąco, włącza się pamięć mięśniowa i człowiek działa tak jak podczas treningu. Na ćwiczeniach powtarza się te ruchy do znudzenia, więc kiedy nadchodzi ta chwila, nie daj Boże, człowiek reaguje w określony sposób. Zrobił coś niebywałego. Stanął tam i wziął na siebie pocisk, który gdyby nie on, bez wątpienia trafiłby mnie albo prezydenta.
Zawsze go za to kocham. Tego uczy nas trening. Tak reagujemy na zagrożenie. Osłaniamy prezydenta i wyprowadzamy go. Hinckley wystrzelił 6 kul w niecałe 2 sekundy. 20 stycznia 2009 roku. Przysięgam strzec Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Rekordowo liczny tłum ogląda zaprzysiężenie Baracka Obamy, pierwszego czarnoskórego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Cała Ameryka wpatrzona jest w prezydenta, ale oczy agentów Secret Service bacznie przepatrują tłum w poszukiwaniu choćby najmniejszej oznaki niebezpieczeństwa. Stres jest olbrzymi. Ale jak na ironię, nie ma się czasu na myślenie o stresie. Były agent Daniel Bongino chronił Obamę przez 2 lata i odegrał kluczową rolę w planowaniu inauguracji. To jak być bejsbolistą w World Series. Jeśli myśli się o tym, jak ważny to mecz, człowiek się stresuje. Nie ma na to czasu. Trzeba robić swoje. Praca zaczęła się 18 miesięcy przed wyborami, kiedy kandydat Obama podsycił emocje swoich zwolenników i wrogów. Tajne służby wkroczyły wcześniej niż kiedykolwiek. Z drugiej strony, jeszcze nigdy nie chroniły kogoś o takiej charyzmie. Policja zanotowała 400% wzrost liczby pogróżek elektronicznych i otrzymywane od ludzi. Ważne informacje natychmiast trafiają do agentów na ulicach. Jeśli na przykład powie, że podejrzany jest w czerwonej koszulce i dżinsach, ułatwia nam to zadanie. Trzecia 23. Rusza inauguracyjna parada. Rozpoczyna się gra. Aby zmienić do niekontrolowanych tłumów. 30 marca 1981 roku. Rozlega się wystrzał. Pocisk dosięga celu. Trafia prezydenta Ronalda Reagana. Do dziś słyszę te strzały. Będę je słyszał aż po kres moich dni. Strzelał John Hinckley Jr., chory psychicznie samotnik, spragniony sławy. Prezydenta chronił wówczas agent Jerry Parr. Tamtego dnia to ja odpowiadałem za wszystko. Do tego mnie szkolono. Do tej jednej chwili. Po planowym wystąpieniu w hotelu Hilton, prezydent Reagan jest zaledwie 10 metrów od czekającej limuzyny. Kiedy przechodzi przed niekontrolowanym tłumem, Hinckley wykorzystuje swoją szansę na sławę. Przy akompaniamencie wystrzałów Jerry Parr wpycha Reagana do wozu. W razie ataku obowiązuje zasada: najpierw osłaniaj, potem ewakuuj. I dokładnie tak zachowałem się w dniu, o którym mówimy. Działa się instynktownie, nie ma czasu na wahanie. Secret Service nie toleruje słabości, po prostu nie. Ludzie, którzy chronią prezydenta, to zwykle najlepsi z najlepszych. Agent Timothy McCarthy osłonił prezydenta własnym ciałem, dostał kulę w brzuch. Na zdjęciach z Stampoint, w stanie Virginia. Były komandos Ken Good demonstruje, jak potrzeby agencji specjalnych wpłynęły na uzbrojenie. W krytycznych sytuacjach Secret Service może używać broni automatycznej, takiej jak pistolet maszynowy MP5. Jest poręczny, lekki, łatwy do ukrycia i wyjątkowo niezawodny. W przeszłości agenci Secret Service używali wielu różnych pistoletów maszynowych. MP5 zapewnia wyjątkową siłę rażenia. Jednak w gęstym tłumie owa siła rażenia może być poważną przeszkodą. Blok żelu balistycznego pokazuje, co się dzieje w chwili trafienia ludzkiego ciała pociskiem z MP5. W prawdziwej strzelaninie przechodzień przypadkiem stojący za celem zostałby raniony lub zabity. W 2003 roku agenci Secret Service przeszli na małokalibrowe pistolety maszynowe FN P90.
Jak widać, jest to broń o bardzo zwartej konstrukcji, łatwa do ukrycia, zbudowana w układzie bullpup, z zamkiem cofniętym do kolby i wyrzutem łusek na spodzie, dzięki czemu nadaje się dla prawo- i leworęcznych strzelców. Trują tłum w poszukiwaniu choćby najmniejszej oznaki niebezpieczeństwa. Stres jest olbrzymi. Ale jak na ironię, nie ma się czasu na myślenie o stresie. Były agent Daniel Bongino chronił Obamę przez 2 lata i odegrał kluczową rolę w planowaniu inauguracji. To jak być bejsbolistą w World Series. Jeśli myśli się o tym, jak ważny to mecz, człowiek się stresuje. Nie ma na to czasu. Trzeba robić swoje. Praca zaczęła się 18 miesięcy przed wyborami, kiedy kandydat Obama podsycił emocje swoich zwolenników i wrogów. Tajne służby wkroczyły wcześniej niż kiedykolwiek. Z drugiej strony, jeszcze nigdy nie chroniły kogoś o takiej charyzmie. Policja zanotowała 400% wzrost liczby pogróżek elektronicznych i otrzymywane od ludzi. Ważne informacje natychmiast trafiają do agentów na ulicach. Jeśli na przykład powie, że podejrzany jest w czerwonej koszulce i dżinsach, ułatwia nam to zadanie. Trzecia 23. Rusza inauguracyjna parada. Rozpoczyna się gra. Przez większą część drogi prezydent Obama i jego rodzina pozdrawiają tłumy zza pancernych szyb nowej prezydenckiej limuzyny zwanej Bestią. Ale naród chce zobaczyć swojego nowego przywódcę. 41 minut po rozpoczęciu parady Obama wysiada z wozu. Jeśli w okolicy czai się zamachowiec, to jest jego chwila. Agenci nie mogą stracić czujności nawet na ułamek sekundy. Każda osoba w tłumie stanowi potencjalne zagrożenie. Agenci muszą chronić nie tylko prezydenta i jego rodzinę, ale też przypadkowe osoby wokół zamachowca. Jeśli nie daj Boże, trzeba strzelać w tłum, to trzeba strzelać celnie i wiedzieć, do kogo się strzela. Celność i odpowiedzialność za każdą wystrzeloną kulę to nasze priorytety. Aby zmienić do niekontrolowanych tłumów. 30 marca 1981 roku. Rozlega się wystrzał. Pocisk dosięga celu. Trafia prezydenta Ronalda Reagana. Do dziś słyszę te strzały. Będę je słyszał aż po kres moich dni. Do akcji. Snajperzy trzymają zamachowca na muszce, ale nim padł rozkaz otwarcia ognia, Duran zostaje szkiem. Tylko ktoś, kto nieustannie ćwiczy działanie w takich sytuacjach, zachowa zimną krew. Oto symulacja czerwonej strefy, zasadzka na kolumnie. W ćwiczeniu bierze udział wóz prowadzący, kierowana przez Sommerfelda niby Bestia oraz samochód wsparcia. Konwój wjedzie w ulicę, którą tutaj wyznacza autobus, inne auta oraz słupki. Po czym zostanie zablokowany przez 2 samochody zamachowców. Kierowcy mają zareagować awaryjnym wycofaniem. Idea jest prosta. Odjazd na wstecznym, ale wykonanie tego manewru wymaga nie lada wprawy. Jedno na zbyt nerwowe wciśnięcie gazu i kolumna zablokuje się w karambolu, wystawiając prezydenta na atak. Symulowany konwój natyka się na auta zamachowców. Przyczajeni strzelcy otwierają ogień. Prezydenccy kierowcy są w czerwonej strefie. Każdy wóz w konwoju wrzuca wsteczny. Samochód na końcu nadaje tempo 40 km na godzinę. Pod gradem pocisków kierowcy muszą zachować zimną krew. Brawurowa jazda może być niebezpieczna, ale wszystko jest lepsze od zatrzymania się. Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić w takiej sytuacji, jest zatrzymać. Po prostu nie. Ludzie, którzy chronią prezydenta, to zwykle najlepsi z najlepszych.
are usually the best of the best. Agent Timothy McCarthy osłonił prezydenta własnym ciałem, dostał kulę w brzuch. Na zdjęciach z tamtego zamachu widać, co ci chłopcy zrobili. Stali się nagle więksi, zamiast skulić się ze strachu. Uczynili z siebie tarcze strzelnicze i było to niebywale szlachetne. Wystawianie się na kulę jest całkowicie wbrew wszelkim odruchom. Nikt tak nie robi. To wbrew instynktowi samozachowawczemu. Tylko drogą rygorystycznego treningu można pokonać przemożny odruch kulenia się na odgłos wystrzału. Kiedy robi się gorąco, włącza się pamięć mięśniowa i człowiek działa tak, jak podczas treningu. Na ćwiczeniach powtarza się te ruchy do znudzenia, więc kiedy nadchodzi ta chwila, nie daj Boże, człowiek reaguje w określony sposób. Zrobił coś niebywałego. Stanął tam i wziął na siebie pocisk, który gdyby nie on, bez wątpienia, trafiłby mnie albo prezydenta. Zawsze go za to kocham. Tego uczy nas trening. Tak reagujemy na zagrożenie. Osłaniamy prezydenta i gdy nic nie wiadomo. Secret Service, jak ognia, unika regularności, dlatego nieustannie zmienia trasy konwojów, nawet tych wożących prezydenta po Waszyngtonie. Nawet na krótkich trasach w granicach miasta prezydent podróżuje w konwoju. Kolumnie specjalnych samochodów wyładowanych uzbrojonymi po zęby agentami i nowoczesną techniką. Skład kolumny zależy od szacowanego zagrożenia. Konwój może składać się z ponad 30 pojazdów, ale zawsze zaczyna się od wozu trasowego, sprawdzającego drogę na 5 minut przed główną kolumną. Pilot wyprzedza prezydenta o minutę. Wóz prowadzący prowadzi główną kolumnę. Za nim podąża wóz prezydenta, zwany diligencem. Furgon z agentami Secret Service jedzie tuż za wabikiem, często wiozącym VIP-ów. Pędzi wiatr, to wóz łączności. Pozostałe samochody wiozą personel wsparcia, w tym wojsko i lekarza. Oto prezydencka limuzyna jadąca w środku kolumny, ale czy na pewno? Do każdego konwoju dołącza wabik, samochód nieróżniący się niczym od bestii. W którym aucie siedzi prezydent? Tylko Secret Service wie to na pewno. Nie bez powodu są to tajne służby. Środkową strefę konwoju ubezpiecza Hawkeye Renegade, samochód przewożący dobrze uzbrojonych żołnierzy CAT, zespołu odparcia ataku. Jeżeli prezydent wpadnie w zasadzkę, CAT wywalczy mu drogę ucieczki. William Albrecht był jednym z założycieli jednostki. W 1979 wybrano 5 agentów, dano im Uzi, wsadzono do kombiaka z 76 roku i dołączono do kolumny jako zabezpieczenie siłowe. Pomysł był dobry, ale wówczas nie był to zespół, nie było współdziałania. Dziś CAT to komandosi prezydenckiego konwoju. W razie ataku żołnierze CAT błyskawicznie zajęliby stanowiska i otworzyli ogień osłonowy, umożliwiając kolumnie ucieczkę. Po 11 września do konwoju dołączył wóz zagłuszania łączności, nielubiany przez publiczność, ponieważ zakłóca sygnał sieci komórkowych. Jego głównym zadaniem jest zapobieganie wybuchom prowizorycznych min, detonowanych zdalnie drogą radiową, przez telefon lub sygnałem świetlnym. W konwoju prezydenta chroni skomplikowana sieć zabezpieczeń. Wabik ma zmylić potencjalnych zamachowców, zagłuszanie unieszkodliwić bomby, pułapki, a siła ognia umożliwić ucieczkę z zasadzki. Ale najbardziej wyrafinowany środek obrony otacza samego prezydenta. To 7-tonowa pancerna limuzyna pieszczotliwie. Secret Service, jak ognia, unika regularności, dlatego nieustannie zmienia trasy konwojów, nawet tych wożących prezydenta po Waszyngtonie. Nawet na krótkich trasach w granicach miasta prezydent podróżuje w konwoju. Kolumnie specjalnych samochodów wyładowanych uzbrojonymi po zęby agentami i nowoczesną techniką. Skład kolumny zależy od szacowanego zagrożenia. Konwój może składać się z ponad 30 pojazdów, ale zawsze zaczyna się od wozu trasowego, sprawdzającego drogę na 5 minut przed główną kolumną. Pilot wyprzedza prezydenta o minutę.
Wóz prowadzący prowadzi główną kolumnę. Za nim podąża wóz prezydenta, zwany dyliżansem. Furgon z agentami Secret Service jedzie tuż za wabikiem, często wiozącym VIP-ów. Pędzi wiatr. To wóz łączności. Pozostałe samochody wiozą personel wsparcia, w tym wojsko i lekarza. Oto prezydencka limuzyna jadąca w środku kolumny, ale czy na pewno? Do każdego konwoju dołącza wabik, samochód nieróżniący się niczym od bestii. W którym aucie siedzi prezydent? Tylko Secret Service wie to na pewno. Nie bez powodu są to tajne służby. Środkową strefę konwoju ubezpiecza Hawkeye Renegade, samochód przewożący dobrze uzbrojonych żołnierzy CAT, zespołu odparcia ataku. Jeżeli prezydent wpadnie w zasadzkę, CAT wywalczy mu drogę ucieczki. William Albrecht był jednym z założycieli jednostki. W 1979 wybrano 5 agentów, dano im Uzi, wsadzono do kombiaka z 76 roku i dołączono do kolumny jako zabezpieczenie siłowe. Pomysł był dobry, ale wówczas nie był to zespół, nie było współdziałania. Dziś CAT to komandosi prezydenckiego konwoju. W razie ataku żołnierze CAT błyskawicznie zajęliby stanowiska i otworzyli ogień osłonowy, umożliwiając kolumnie ucieczkę. Po 11 września do konwoju dołączył wóz zagłuszania łączności, nielubiany przez publiczność, ponieważ zakłóca sygnał sieci komórkowych. Jego głównym zadaniem jest zapobieganie wybuchom prowizorycznych min, detonowanych zdalnie drogą radiową, przez telefon lub sygnałem świetlnym. W konwoju prezydenta chroni skomplikowana sieć zabezpieczeń. Wabik ma zmylić potencjalnych zamachowców, zagłuszanie unieszkodliwić bomby, pułapki, a siła ognia umożliwić ucieczkę z zasadzki. Ale najbardziej wyrafinowany środek obrony otacza samego prezydenta. To 7-tonowa pancerna limuzyna, pieszczotliwie nazywana bestią, że może tam być. Agenci obserwują każdy strategiczny punkt 5000 metrów kwadratowych Białego Domu. Jednak nawet jeśli zdarzy się rzecz niemożliwa i intruz wtargnie aż tutaj, wszędzie są przyciski alarmowe, ukryte w podłogach, ścianach, nawet w szufladach. Jedno naciśnięcie i Secret Service zareaguje w mgnieniu oka. Ale 3 strefy to za mało, by zapewnić bezpieczeństwo głowie państwa. W wypadku ataku jądrowego, chemicznego lub biologicznego prezydent może być sprowadzony 6 pięter niżej do hermetycznego schronu pod wschodnim skrzydłem. Zbudowany dla Roosevelta w 1942 roku jako konwencjonalny schron przeciwbombowy, miało zapewnić 200 osobom 48-godzinny zapas powietrza. Ściany i strop wykonano z metrowej warstwy betonu i stali. Podobno ostatnio schron został wzmocniony i jest w stanie znieść bezpośredni atak jądrowy na Waszyngton. Do schronu ma wstęp tylko prezydent i osoby z jego najbliższego otoczenia. Agenci wiedzą, że jeśli wydarzy się najgorsze, będą musieli porzucić swoje rodziny. W Secret Service praca jest najważniejsza. Ale ochrona prezydenta w jego domu to najłatwiejsze zadanie Secret Service. Poza Białym Domem agenci przechodzą w tryb wzmożonej uwagi. Ryzyko jest większe, a jedna pomyłka może doprowadzić do katastrofy. Biały Dom to najbezpieczniejszy budynek w Ameryce, ale prezydent nie może tkwić w nim przez cały czas. Najprościej byłoby otoczyć prezydenta nieprzeniknionym kokonem i nigdy nie wystawiać go na niebezpieczeństwo. Ale wtedy nie byłby prezydentem, nie mógłby słuchać swoich wyborców. Agenci Secret Service robią wszystko, co w ich mocy, by zachować prezydenta przy życiu. Kluczem jest staranne planowanie. Zawsze, kiedy prezydent występuje publicznie, w pobliżu może czaić się zamachowiec. Nawet dysponując najnowocześniejszą techniką, nie sposób zagwarantować, że nikt spośród widzów nie stanowi zagrożenia. Diner.
Dla agentów ochrona prezydenta jest potencjalną misją bojową. Napięcie sięga zenitu. Stoisz obok prezydenta, uzbrojony, i myślisz: nie on, nie dzisiaj, po moim trupie. I lepiej, żebyś był na to gotowy.